Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale opowiem troszeczkę na temat wymian oleju, a w zasadzie interwałów wymiany oleju w silnikach TDI i różnicy w interwale pomiędzy Europą a USA. Informacje, które zaczerpnąłem w tym materiale, a w zasadzie slajd, z którego który widzicie tutaj na prezentacji, pochodzi z broszury informacyjnej dotyczącej wymagań oleju w silnikach TDI montowanych w autach osobowych grupy WAG. I broszura pochodzi z 2012 roku, czyli jeszcze przed całym tym Dieselgate'em. I co tutaj znalazłem ciekawego? Mianowicie, taką podstawową informacją, która pojawiła się w tej broszurze, znajduje się tutaj u góry. Long Life Service in Europe. I w Europie mamy wymianę oleju do 30 tysięcy km i do 2 lat, natomiast w USA mamy to 10 tysięcy km i 1 rok. I teraz bardzo ważna informacja. W Europie to nie tylko dotyczy Volkswagena czy tam grupy WAG, ale również innych marek. Informacja dotycząca tych serwisów Long Life wygląda w zasadzie zawsze w ten sam sposób, czyli jest to podany maksymalny przebieg, przy jakim należy wymienić olej zarówno w kilometrach, jak i w miesiącach czy też w latach. I o tym należy pamiętać. Zresztą, jak zapoznacie się z informacjami w książce instrukcji obsługi, to tam też bardzo często pojawia się właśnie taka wskazówka, podpowiedź, jak wygląda taka standardowa eksploatacja auta, a jak wygląda eksploatacja auta w warunkach ekstremalnych, czy też po prostu utrudnionych, w których ten olej należałoby częściej zmieniać. Natomiast z informacji, które do mnie docierają, tak jak do mnie piszecie w kwestii olejów, bo taką playlistę swego czasu przygotowałem i niektóre po prostu auta pod tym kątem omówiłem, a w zasadzie silniki, to piszecie do mnie po prostu, co moim zdaniem należałoby wlać do danego silnika. W zasadzie odpowiedź zawsze jest taka sama i należałoby zrobić na ten temat osobny materiał, taki jak kiedyś przygotował profesor Chris. Generalnie lejecie to, co zaleca producent. W jakichś takich naprawdę konkretnych przypadkach, kiedy auto jest po jakimś grubym tuningu albo będzie naprawdę jakoś naprawdę hardkorowo ujeżdżane, no to wtedy można się zastanowić nad jakimś innym olejem. Ale no to jest zupełnie osobny temat i takie osoby najczęściej do mnie nie piszą, tylko piszą osoby, które jeżdżą autem z punktu A do punktu B, czasami zrobiły remont silnika i tym osobom tylko i wyłącznie można polecić oleje, które były rekomendowane przez producenta i nie mam tu na myśli marki, tylko mam tu na myśli specyfikację tego oleju. Natomiast wracając do samochodów nowych, to często po prostu piszecie do mnie, że chcielibyście ten olej zmieniać wcześniej, natomiast serwisant twierdzi, że nie ma to absolutnie znaczenia. I powiem Wam tak, to niezbyt dobrze świadczy o tym serwisancie, osobie pracującej, przyjmującej te auta, ponieważ wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego zamiłowania do motoryzacji musi nie mieć i równie dobrze odnalazłby się w pracy w biurze geodezyjnym lub w piekarni, tak mówiąc pół żartem, pół serio. Bo każda osoba, która po prostu interesuje się motoryzacją i znam wiele takich osób, które pracują również w ASO, to po prostu Wam podpowie, że jeżeli chcecie, to nie ma problemu, wymienimy ten olej wraz z filtrem oleju, jeśli sobie życzycie jeszcze wymienić filtr przeciwpyłkowy lub powietrza, czy tam filtr paliwa, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu i to jest takie moim zdaniem zdroworozsądkowe podejście. Zastanawiam się, czy czasami ich na tych szkoleniach sprzedażowych i obsługi klienta nie uczą tego, żeby tylko i wyłącznie opierać swoją wiedzę na tym, co jest napisane w
danych dotyczących obsługi auta i no, osoby mniej po prostu zorientowane mogą dojść do wniosku, że ta wymiana nie jest po prostu potrzebna, a może później w czymś zaszkodzić, bo klient na przykład poczuje się wprowadzony w błąd. I że wydał niepotrzebnie pieniądze i po prostu to będzie źle odebrane właśnie przez niego i będzie źle rzutowało na serwis. Uwierzcie mi, w tych dużych korporacjach te zasady, którymi po prostu rządzą się te firmy i pod które muszą się podporządkować pracownicy, są czasami, delikatnie mówiąc, niezrozumiałe. Także jeśli się uprzecie, to wam w ASO wymienią ten olej. Nie musicie jeździć na te krótsze wymiany oleju do jakichś nieautoryzowanych serwisów. Fajnie to zawsze w historii serwisowej wygląda. I tutaj macie taki przykład dla Waga, dla silników TDI. Są to przykłady samochodów z Niemiec, no, gdzie faktycznie ludzie potrafią na przykład jechać po 5 miesiącach i 15 tysiącach kilometrów na wymianę oleju. I powiem Wam tak z drugiej strony, gdy weryfikujemy dla Was te samochody przed zakupem i wyciągamy między innymi historię Volkswagenów, to właśnie tak to wygląda, że czasami się tak zdarzy, że ten olej jest częściej zmieniany na początku. Natomiast w większości przypadków, w szczególności dla tego okresu, w którym to auto jest naprawdę świeże i ma mocnego diesla, no to wygląda to tak, jak widzimy w tym miejscu, czyli auto ma 10, na przykład 10 miesięcy, około 30 tysięcy kilometrów i ten olej dopiero wtedy jest zmieniany, lub nawet, przepraszam, po przekroczeniu 30 tysięcy kilometrów. I gro tego oleju właśnie wtedy jest zmieniane, natomiast są też auta, w których ten olej jest zmieniany co 15 tysięcy i 2 lata. Lub takie, które już naprawdę ultra mało jeżdżą i na przykład po 2 latach te auta mają 5-10 tysięcy kilometrów i takie też, uwierzcie mi, się zdarzają. Kwestia jest tego, czy można sobie zweryfikować w różnych niezależnych źródłach ten przebieg, czy generalnie jest to auto widmo i musimy zaufać po prostu sprzedawcy czy też właścicielowi auta, że faktycznie tak było. Także gdybym miał to podsumować jakoś krótko, faktycznie interwały olejowe między Europą a USA się różnią. Jeżeli takie auto macie w Europie, nie musicie wymieniać absolutnie tego oleju co 30 tysięcy kilometrów. Możecie go wymieniać nawet co 1000 kilometrów w serwisie autoryzowanym i ASO Wam to zrobi jak najbardziej, ponieważ oni właśnie z takich prostych napraw na nich mają największą marżę, ponieważ nie zajmuje to dużo czasu. Absolutnie tam nie ma żadnego ryzyka, że coś pójdzie nie tak. To nie jest wymiana tarcz, które mogą zacząć bić, więc bardzo chętnie Wam to zmienią, a jeżeli po prostu trafiliście na serwisanta, który Was po prostu bardzo próbuje przekonać do tego, żeby tego oleju nie zmieniać, no to bądźcie asertywni, podziękujcie mu i idźcie na przykład do kolegi, który będzie miał biurko obok i tam umówcie się na wizytę, na zmianę właśnie oleju. Nie musicie robić tego w warsztatach nieautoryzowanych, aczkolwiek zapraszam między innymi do naszego serwisu na takie wymiany. Też się tego oczywiście podejmiemy. I na koniec napiszcie w komentarzu, dlaczego myślicie, że w USA jest skrócony interwał olejowy. To jest takie pytanie dla Was. Będzie mi bardzo miło, jeżeli choćby jedna osoba napisze swoją opinię na ten temat, rozpisze się i poda argumenty, dlaczego w USA ten interwał olejowy potrafi być nawet trzykrotnie skrócony względem auta jeżdżącego na przykład w Niemczech czy też w Polsce. Tyle ode mnie w tym materiale. Dla osób, które trafiły na ten kanał po raz pierwszy, zachęcam do zostania tutaj na dłużej, kliknięcia subskrypcji, polubienia naszego fanpage'a na Facebooku.
Link do niego znajduje się w opisie tego materiału, z uwagi na to, że dla subskrybentów i naszych fanów z Facebooka oferujemy darmowe rozkodowanie numeru WIN, w którym znajdziecie tak wartościowe informacje jak kod lakieru, kod silnika, pełne wyposażenie auta, i te dane będą Wam bardzo pomocne w momencie zakupu auta. Będziecie mogli zweryfikować, czy czasami nie macie do czynienia z autem z przebitymi numerami, a uwierzcie mi, że takie historie się zdarzają. No, ja znam przynajmniej w tym roku z 4 albo z 5 przypadków, gdzie takie auta po prostu czytelnicy tego bloga, niestety czytelnicy już po fakcie wyjściu problemu z autem do nas napisali. To są takie historie, które są generalnie nie do odkręcenia. Więc weryfikujcie wyposażenie, dane auta przed zakupem, bo na stacji kontroli pojazdów nikt tego nie sprawdza, co najwyżej Wam zweryfikują rocznik na podstawie WIN-u, a nie takie rzeczy jak wyposażenie auta, silnik, czy też kod silnika, skrzyni biegów, chyba nawet koloru nie potrafią dobrze zweryfikować. Co więcej, z uwagi na to, że chcemy dalej intensywnie rozwijać ten kanał i są naprawdę fajne pomysły do zrealizowania, no to przypominam, że mamy możliwość pomocy dla Was w zakupie auta. Sprawdzamy auta przed zakupem stacjonarnie u nas w serwisie, jak i na terenie całego kraju po wcześniejszym umówieniu. Taka weryfikacja jest dosyć wnikliwa. Najczęściej sprowadza się do ścieżki diagnostycznej, czy to na stanowisku w serwisie, czy to na stacji kontroli pojazdów, gdzie sobie weryfikujemy wycieki, podwozie, ewentualną korozję, która od dołu się może pojawić, stan amortyzatorów, układu hamulcowego. Następnie, jeżeli chodzi o kolejny podpunkt z takiego testu, to oczywiście szczegółowy protokół z kontroli samochodu, jeżeli chodzi o stan lakierniczy, spasowanie elementów, rok produkcji lamp oraz innych dodatków, które mogłyby wskazywać na to, że auto jest po wypadku. W tym celu korzystamy z dosyć fajnych mierników, no i pomocy technicznych, do których mamy dostęp, dotyczących między innymi informacji na przykład związanych z podwoziem auta, jak powinna wyglądać tam geometria, co tam się reguluje i czy na przykład auto faktycznie może mieć jakiś problem na przykład z płytą podwoziową, jeżeli ta geometria nam nie będzie chciała wyjść, bo właśnie ustawienie zbieżności czy też geometrii kół to jest jedna z takich usług, które u nas można sobie wykupić i daje nam po prostu pojęcie o tym, jak i w jakim stanie jest dany samochód. Kolejną z takich propozycji jest weryfikacja auta na podstawie numeru WIN, całej jego historii serwisowej. Na ten temat nie będę się więcej rozgadywał. Zapraszam Was do playlisty, która znajduje się w opisie tego materiału. Jest tam pokazane, jak to zrobić w własnym zakresie, lub jeżeli nie czujecie się na siłach, to możecie oczywiście skorzystać z naszej pomocy. Raporty dotyczące WIN, rozkodowanie kompleksowe numeru nadwozia z autoryzowanej bazy i do tego bardzo szczegółowa diagnostyka komputerowa sprowadzająca się do odczytu przebiegów zapisanych w modułach auta przez diagnostykę błędów, tych historycznych oraz tych aktualnych, i wnikliwe przebadanie parametrów, czy to sterownika silnika, klimatyzacji, układu hamulcowego, tak aby wywnioskować jak najwięcej na temat stanu tego auta. W tym momencie serdecznie Wam dziękuję za uwagę i słyszymy się pewnie w kolejnym materiale. Dziękuję, cześć.